Daniel, to co? Witamy ponownie w BM Slam Stal. Szybka, krótka decyzja, czy trzeba było się trochę zastanowić? Znaczy, ja chciałem czekać, aż się sezon skończy. Troszeczkę te rozmowy trwały, ale dogadaliśmy się tutaj z prezesem Matuszewskim, także wszystko dobrze się skończyło. No właśnie, bo rok temu podpisywałeś kontrakt dość późno, a teraz patrząc na to okienko transferowe dość szybko, inaczej niż w zeszłym roku. No dokładnie, w zeszłym roku wyjątkowo tak się potoczyło, że podpisałem no tą umowę później, ale no teraz udało się stosunkowo szybko, sezon się skończył, także myślę, że ten czas taki już był odpowiedni, żeby gdzieś podpisać. Dobra, to takie standardowe pytanie, nie? Takie prozaiczne. Dlaczego? Dlaczego BM Slam Stal? Znaczy to nie jest na pewno taka prosta odpowiedź, bo dużo jest kwestii. W Ostrowie bardzo dobrze się czułem. Bardzo mi się podobało miasto, bardzo mi się podobało przede wszystkim kibice, którzy przychodzą na mecze i nas wspierają. Atmosfera jest tam świetna. Jeżeli chodzi o klub, sztab szkoleniowy, który teraz jest, trener Winnicki, czy dziś zauważyłem informację, że dalej będę kontynuował współpracę z trenerem Andrzejem, także no same plusy to były, można powiedzieć, żadnych minusów, więc tutaj nie było co za dużo się zastanawiać. No właśnie, Daniel, bo ty pracowałeś z wieloma trenerami, ale z trenerem Winnickim jeszcze nigdy, tak? Jeszcze się nie spotkaliście nigdzie. Nie, jeszcze się z trenerem Winnickim nigdzie nie spotkałem dokładnie. No właśnie, a jakie masz informacje? Czego się spodziewasz po tym szkoleniowcu? Jak byś chciał, żeby ta współpraca wyglądała? Znaczy, ja rozmawiałem z trenerem Winnickim i trener Winnicki po prostu będzie ode mnie oczekiwał dużej pracy, pracowitości na treningu, zaangażowania i myślę, że nasza współpraca będzie się dobrze układać. No właśnie, bo trener Winnicki jest zwolennikiem właśnie tej ciężkiej pracy, ale też lubi taką szybką koszykówkę, dużo biegania, twardą obronę. Dokładnie. To są też rzeczy, w których ja się odnajduję najlepiej właśnie w kontrataku i w obronie, także no myślę, że będzie dobrze. No i też zaczniemy ten nowy sezon 25 września od meczu o Superpuchar w Kaliszu z Anwilem Włocławek, także ten początek nowego sezonu będzie mocny. No, na pewno będzie to jakiś smaczek za playoffy, które nam nie wyszły, ale to już będzie nowy sezon, nowy zespół, także myślę, że to będzie mecz tak jak każdy inny. Dobra, to na koniec, jak sobie dajesz radę w tych wysokich temperaturach, jakie plany wakacyjne? Bo niedużo tych wakacji zostało, bo 7-8 sierpnia macie już być w Ostrowie. Tak, no niedużo, niedużo zostało tego czasu, aczkolwiek jeszcze jest trochę czasu. No, generalnie na te plany teraz to w dzień to na pewno będą plany, żeby dziś nad wodę pojechać, ale wieczorem jak już troszeczkę ta temperatura opadnie, to na pewno na salę, na trening pójdę, także tak generalnie tutaj dni moje wyglądają, wakacyjne. Mam dostęp do sali, tutaj moi rodzice są nauczycielami w szkole i trenerami, także jak tutaj dzisiaj to 42 stopnie, to ciężko w dzień, ale no później już wieczorkiem będzie okej. Dobra, to odpoczywaj, widzimy się na początku sierpnia i gratulujemy tej nowej umowy i oby ten nowy sezon był jeszcze lepszy od tego poprzedniego. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dokładnie. Do zobaczenia, jeszcze nie mogę doczekać.